Jest to nasze ostatnie spotkanie w tej hali przed remontem. Proszę wybaczyć, że jest dzisiaj troszkę nie tak jak zawsze, ale już za ścianą za remont. Do Runiu, ale jeżeli pani dyrektor zrobi na najwyższym poziomie ten remont, a wierzymy w to, może od czasu do czasu będziemy wracać. Dzisiaj, mimo mamy po grudni, też będzie super. Myślę, że o to postarajcie się przede wszystkim wy, bijąc swoje kolory życiowe i zdobywając medale. Ja może teraz poprosiłbym pana prezesa o otwarcie naszych mistrzostw, a potem jeszcze poproszę o kilka zdań, żeby dokonać podsumowania roku ubiegłego. Panie prezesie, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę spokojnie powiedzieć, średnio ludzie się pyta serdecznie. Wśród was jest wielu moich koleżanek i kolegów, z którymi spotykają się na wielu przedarmi. Bardzo przepraszam za swój strój. Ostatni raz tak się uchwałem. Następnym razem będę ubrany jak my wszyscy. Życzę wam dobrych startów. Mam nadzieję, że nasza młodsza młodzież będzie też tak się startowała. Więc sobota, jak ja będę dowolował się powiedzieć, ale na ile będziemy się. Proszę o ciągnięcie flagi na marsz. Robi to Krystyna Pieczulic i Mirek Łujewski. Dziękuję uprzejmie. Teraz trzy zdania o roku ubiegłym. Postanowiliśmy dokonać oceny najlepszych osiągnięć, biorąc pod uwagę tylko starty zagraniczne, czyli mistrzostwa skalowe w San Sebastian, w Turynie Olimpiada Weterańska i mistrzostwa świata w Porto Alegre. Wśród kobiet wygrała zdecydowanie, albo prawie zdecydowanie, Zosia Pięciorkowska, która na stałe mieszka w Stanach, drugi Przyborowski, w tym roku Grzesiu Pawelski. Natomiast wśród kobiet była to Marianna Biskup, potem Ewa Bartosik w ubiegłym roku. Mimo że sezon się nie zakończył, wytypowaliśmy koleżankę Małgorzatę Gąsowską. Wacław Strandowski, to ja. Leszek Wączyk. Pierwszym zawodnikom zakończenia konkurencji zostało 10 okrążeń.
potem jak on stawi szkole, to się będzie piękna hala. Najpiękniejsza w Polsce i nie tylko.
Dawaj, Wojtek! Thank you.